Cześć! Witam w trzeciej części mojego cyklu poświęconego opowiadaniom o przygodach Conana Barbarzyńcy autorstwa Roberta E. Howarda. Postanowiłem, że od tego odcinka będę zawsze na początku dodawał mapę, na której będę zaznaczał miejsce, w której toczy się akurat akcja danego opowiadania. Trzecim opowiadaniem z cyklu o Conanie była Wieża Słonia. Wieża Słonia ukazała się w marcu 1933 roku, a więc dwa miesiące po Szkarłatnej Cynadeli. I jest pierwszym opowiadaniem, które pokazuje nam Conana z jego wczesnych lat. Conana, który stosunkowo niedawno opuścił swoje rodzinne strony i który tak naprawdę jest ciągle w świecie bardziej cywilizowanym osobą nową. W tym opowiadaniu obserwujemy Conana, który przebywa w Zamorze. Nie mamy dokładnie podanej nazwy miasta, w którym toczy się akcja, natomiast w wydaniu po śmierci Howarda, opracowanym przez pana Sprague-Lecamp, zostało podane, że jest to miasto Arendjun. W tymże mieście Conan trafia do Młota. Jest to nazwa tamtejszej gospody uważanej za miejsce, w którym zbierają się różnego rodzaju najgorsze męty. I tamże Conan słyszy o tytułowej Wieży Słonia. Wieży znajdującej się w środku tego miasta, zamieszkałej przez pewnego czarownika, której to wieży nikt nie odważył się okraść, mimo że znajdują się w niej ponoć nieprzebrane skarby. Conan, będąc nowym w okolicy, wypytuje się, o co chodzi. Jego, można powiedzieć, pewna naiwność i prostoduszność doprowadza nawet do awantury w gospodzie, z której Conanowi udaje się ujść cało, a następnie udaje się do rzeczonej wieży, która go w pewnym sensie kusi. Zastanawia, czemu nikt nigdy nie próbował, nikomu nie udało się jej okraść, w związku z czym on, jako początkujący dopiero awanturnik, postanawia, że może on spróbuje. Podczas tejże próby spotyka Taurusa, pochodzącego z Numedii, złodzieja, którego reputacja już wtedy jest szeroko i znana. Panowie postanawiają się ze sobą połączyć. Conan wnosi tutaj siłę i zręczność, Taurus spryt i wiedzę, aby wspólnie dostać się do wieży, do której drogę blokują różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Dzięki swojej współpracy udaje im się pokonać kolejne pułapki, które zostawił czarownik. Jednakże, gdy docierają do środka, sytuacja się komplikuje, Taurus ginie, natomiast Conanowi przychodzi stoczyć pojedynek z olbrzymim pająkiem. Ów pojedynek jest, można powiedzieć, takim jednym z centralnych punktów tego opowiadania. Howard bardzo dużo roboty włożył, żeby ten pojedynek był odpowiednio dramatyczny i efektownie pokazany, by Conan tak naprawdę był tutaj, widać było, że jest to jeszcze stosunkowo młody i niedoświadczony wojownik i który ten pojedynek bardziej wygrywa tak naprawdę dzięki swojemu szczęściu niż dzięki umiejętnościom. Po wygraniu tego pojedynku Conan spotyka istotę, która odpowiada za powstanie tej wieży, o imieniu Jak-Kosza. Jest to, można powiedzieć, obcy, jak się dowiadujemy, o ciele człowieka i głowie słonia. Dzięki niemu Conan dowiaduje się o sekretach samej wieży i pomaga mu wywrzeć zemstę na czarodzieju, który go stworzył, a następnie opuszcza rozpadającą się wieżę. Opowiadanie to jest mocno klasyczne dla historii o Conanie. Mamy tu bowiem zwięzłą, krótką historię, w której Conan gdzieś wyrusza, stawia czoła niebezpieczeństwom, pokonuje jakiegoś potwora, po czym odchodzi. Nie ma tutaj mowy o jakichś zwrotach akcji, chociaż końcówka może być dla niektórych zaskakująca. Nie ma takiego rozbudowania fabularnego, jakie mieliśmy w dwóch poprzednich opowiadaniach. Jest nastawienie na konkretną konkretną przygodę, konkretną historię i opowiedzenie jej od początku do końca. Trzeba przyznać, że wychodzi to Howardowi tutaj bardzo dobrze. Opowiadanie jest o tyle ciekawe, że po raz pierwszy w nim dostajemy zarys historii świata. Jak-Kosza opowiada Conanowi, w dużym skrócie oczywiście, jak wyglądała historia jego świata. I tenże opis, który tutaj znajdziemy, Howard potem rozwinął w swoim szkicu poświęconym historii świata Conana, który można znaleźć w zbiorkach poświęconych opowiadaniom o Conanie. Sam Jak-Kosza jest zresztą też ciekawą postacią, ponieważ
inny pisarz z tego samego kręgu, Frank Belknap Long, zainspirowany tą postacią tego stworzenia, wykreował demona o imieniu Haugal Fagna, który później został zaadoptowany do systemu Zew Cthulhu jako jeden z wielkich przedwiecznych. Opowiadanie to było dosyć wpływowe. Doczekało się 3 wersji komiksowych, a także odcinku w serialu TV animowanym poświęconym przygodom Conana, tyle że tutaj zrezygnowano z Taurusa, a jego rolę zajęła Jasmine, jedna z bohaterek serii. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewien ciekawy aspekt. Chociaż w trakcie swoich przygód w opowiadaniach Conan spotyka bardzo wiele osób, często mu towarzyszących, to żadna z nich nie zostaje przy Conanie dłużej niż na jedną opowieść. Dopiero kiedy Conan zostaje królem, wówczas pojawiają się osoby, które będą mu towarzyszyć dłużej, tacy jak na przykład Troceo. Tutaj w serialu zmieniono to i Jasmine, którą spotykał Conan w trakcie swojej wyprawy do Wieży Słonia, towarzyszył później przez cały serial. Motyw ten pojawił się także w filmie z 2011, a także powstał moduł do gry RPG poświęcony właśnie tejże przygodzie Conana. Ciekawostką jest to, że do motywu tego nawiązał także film Złodziej z Bagdadu z lat 50., w którym to główny bohater wspina się na szczyt tajemniczej wieży, po czym toczy pojedynek z wielkim pająkiem. Podsumowując, jest to ciekawa historyjka, można powiedzieć zapowiadająca to, czym będą kolejne opowiadania o Conanie. Odejście od Conana króla, Conana dorosłego, Conana poważnego, skłonnego nawet do refleksji, w kierunku właśnie Conana awanturnika, który jest ciągle jeszcze uczy się wielu rzeczy, co bardzo dobrze widać w jego rozmowach z Taurusem, gdzie widzimy rozmowy między doświadczonym rzeźmieszkiem, a wciąż jeszcze niedoświadczonym awanturnikiem. Conan, któremu nie brakuje odwagi, śmiałości i skłonności do ryzyka. W związku z czym polecam to opowiadanie, ponieważ właściwie należy ono do tych, które rozpoczynają faktyczną historię Conana. Dwa pierwsze, czyli Feniks na Mieczu i Szkarłatna Cytadela, są opowieściami, można powiedzieć, ze schyłku jego życia. Tutaj widzimy Conana w samych początkach jego kariery awanturnika. Już z tego choćby powodu jest to opowiadanie ciekawe, chociaż trzeba przyznać, że trudno go zaliczyć do tych najlepszych historii, jakie Howard miał stworzyć w przyszłości dopiero, niejako ucząc się na własnych błędach, ponieważ, jak myślę, będzie widać w kolejnych opowiadaniach, kreując je, Howard nierzadko odwoływał się do swoich wcześniejszych pomysłów, nawiązywał do nich, poprawiał je i wykorzystywał na nowo.